Rejestrując się w platformie gamerhash.co, Twój komputer będzie dla Ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaczko, z tej strony Mitrox, zapraszam Was przez serdeczny kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy się po raz kolejny w Little Nightmares. W poprzednim odcinku udało nam się skończyć rozdział pod tytułem Kuchnia. I udało nam się dotrzeć tutaj do kolejnej restauracji, można by powiedzieć. Nie użyłem kontrolu, nie wiem czemu. Niestety przeczytał mi tutaj punkt kontrolny po tym, jak skończyłem poprzedni odcinek. Już wiem, że w tamtym miejscu, w którym w poprzednio nie udało nam się skoczyć, muszę się jeszcze bardziej rozhuśtać. I z tego, co widziałem, zostało nam niewiele gry. Mam nadzieję, że uda mi się za tym podejściem to jeszcze skończyć. Byłoby przyjemnie. Trochę mnie to rozczarowało, że tutaj aż tyle progresu mi zabrało. No niby nie dużo, ale no zawsze coś. Tutaj musimy do góry. Teraz ten tytuł. Po talerzykach. Ci grubi nie powinni mnie dosięgnąć, z tego co słyszałem. Czemu moja postać się nie złapała tego lampionu? Musimy się chyba jeszcze bardziej rozhuśtać, tak mi się coś zdaje. O, w tej ostatniej fazie... Dało radę. Tak daleko jeszcze nie byłem. Dobra, zobaczymy na bieżąco, jak to idzie. Dużo ludzi. W sumie nie wiem, czy mogę ich nazwać ludźmi, ale niech będzie. A, i przejście to jest na dole. Okej, już myślałem, że muszę jakoś inaczej to przejść. Stara wentylacja. Co ja mam tutaj niby dalej zrobić? Pokaż mi, ludku. Chyba, że to zepchnąć. Co ja mu robię? Ja mam wrażenie, że możemy to popchać. Postać mi się buguje. Aha. Chyba, że możemy nim rzucić w to wiaderko. Kompletnie nic. No to tutaj mam jakieś wiaderko. A mi się sobie zdaje, że... No on chce, żebym nim rzucił chyba. No nie, no nie da rady nim rzucić. Tak jakbym chciał. Tego też nie popchamo. Co jest, kurde? Jak widać, udało mi się kompletnie gdzie indziej dojść. Okazało się, że... O nie! Okazało się, że ja tam, gdzie byłem, to nie powinienem tam być, tylko powinienem pójść na lewą stronę pomiędzy tymi ludźmi na tym stole. O, w sumie to pomiędzy tymi ludźmi na tym stole i udało mi się dojść do góry, jak widać. Teraz podobno mam iść tędy. Tutaj... No, nie uda mi się wspiąć oczywiście. Tędy mi się uda wspiąć po tym stopniu. Musimy teraz full lewo iść. Tam dzięki tej latarni przeskoczyć gdzieś dalej. Podobno ma być gdzieś jakaś... O nie. Podobno ma być gdzieś jakaś winda potem. Dzięki której... Wow. Trzymałem lewy. Nie wiem, jak mi to ode mnie puściło. Trzymałem lewy, przysięgam na wszystko, co mam. Do jakiejś windy mam się dostać, a potem to, nie wiem, zobaczymy. Nie wygłębiałem się, ale na wiki tak było napisane, że też był filmik, jak się tutaj dostać. No zobaczmy, no w sumie ten krasnal nam pokazuje tą drogę, ale nie wiem, co miało do czynienia, co miałem w ogóle zrobić w tamtej szczelinie, w której byłem wcześniej. Nie wiem, czemu ja ciągle zaskakuję z tego. Dało radę. Hop. Teraz full lewo dalej. O nie, o nie, o nie, 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 nie.
Mam plan. Mogę zrobić tak. Nie! Nieuchwytny, dostałem osiągnięcie. No fajnie, zostałem schwytany przecież. Na szczęście zaraz piło mnie tutaj. Tylko, że to mi nie pociesza. Bo musimy teraz zejść tutaj. Iść tutaj. Aktywujemy tego grubaska. Lecimy tu w lewo. To znaczy, jakie lewo? W prawo. Zaraz polecimy w lewo. Lecimy tak. Teraz powinien być w stanie skoczyć tak. Nie. Czemu on jest taki szybki, pomimo tego, że nie wiem, waży dwa razy więcej niż ja? Tutaj tak. Nie, dwa razy to przegięcie takie, tak. Z cztery. Tutaj powinna się winda aktywować. O kurde, aktywowała się. Powinna być tutaj. Aha. Ubikacja, dobra. Dół. Proszę, niech to już pójdzie. Widać, że się powodzi, papier toaletowy. Aha, nie przejdziemy bokiem, no tak. Nie przejdziemy, tak? Pewnie, że nie przewrócę tych drzwi. A co ja mam tutaj zrobić? Może na puszkę wejdę? No, łabrzesz tą puszkę. Chyba, że sobie przesunę coś większego, no bo tutaj musi coś być. Pewnie, że nie przesunę. Papier toaletowy, no nie wydaje mi się. No pewnie, że też za ciężkie. Ja tak szczerze nie mam już pojęcia. Ja już się zaczynam męczyć w tej grze. No nie wejdę i tak. Chyba, że mam pomysł. Za szybą może coś jest. Właśnie, przejście. Czy to nam coś da? W teorii dało. A no tak, teraz przejdziemy pomiędzy rurami. Pięknie. No i teraz chyba tędy. No i teraz była mowa właśnie o tej windzie. To możemy do niej wlecieć. Kurde, no dobrze idzie nawet. Końcówka gry. Póki co się cieszę. Zobaczymy dalej, czy nie będzie czegoś trudniejszego. Kolejne piętro. Zapis, fajnie. Może tutaj coś będzie. Aha, przyjemnie. Jeszcze więcej? No pewnie, dajcie ich więcej. No. Pewnie, że ucieknę. No chyba żartowałem z tym, że będzie ich więcej. Ale jak widać, wzięli sobie chyba do serca. A, zgnietli mnie. Ja muszę iść do przodu, że tak powiem. W stronę ekranu, a nie po boku. Ja sądziłem, że tam mogę się wspiąć po czymś. Z tego co widziałem, to 10 minut gry mi chyba zostało. Czyli tak, tutaj full skupienie. Biegniemy na pełnej jak leci. Nie wiem, czy da się ich ominąć. Byłoby fajnie. Jeszcze zobaczyłbym osiągnięcia. Ale w sumie to tam osiągnięcie nic ciekawego. Tutaj tak, tutaj tak. Dobra, na razie to wszystko do przodu musi iść. Na serio. W prawo. Tutaj dół. No ja musiałem, ta kratka mnie zmyliła, ja sądziłem, że muszę po niej wejść. O, no okej, mój błąd. Aha, czy ja mam jeszcze po tym stole pójść, żeby mnie nie złapał? Sądziłem, że mogę pod stołem, ale... W
takim razie cofam to, co mówiłem. W zasadzie to, co sobie myślałem. Dobra, no to jeszcze raz. Full prawo. Jak leci. Szkoda, że nie możemy szybciej biec. Ale dobra. Full prawo. Teraz jeszcze raz full prawo. Zaraz będzie skręt. Na tym skręcie musimy właśnie wymanewrować. Dół. Teraz szafki będą upadać. My powinniśmy zdążyć. No nie wierzę! Ja się zahaczyłem o ekran. O próg się zahaczyłem i mnie wzięło. O, proszę. Ach. Dał radę. To chyba nic. Polecimy tędy. Teraz patrzyłem, to jednak więcej mi minut gry zostało, tak? Z 15. O nie, umieram. Kurde, ale mam wychudzone nogi, tak szczerze. Powiem, że akurat efekty dźwiękowe na wysokim poziomie, ale zdenerwowanie też. Psycha niestety sitting. Ale dobrze, to nie jumping. Kurde, ale głodni jesteśmy. O! Miło z jego strony. No, jest to. Czemu? Dlaczego? Źle kliknąłem? O nie. Tego się nie spodziewałem. No, jest wysoko, że tak powiem. Pani gejsza. Już chyba widzę, co musimy zrobić. Proszę, żeby to zadziałało. Za daleko. Bierz i tutaj powinno być dobrze. Pewnie. Czyli jednak nie była matka, tylko gejsza. Ja na początku myślałem, że to matka, a jednak byłem w błędzie. Trochę też ten ekran nam tak dziwnie wzboczył. Sala dla gości, blokowane osiągnięcie. Czyli kolejny rozdział, czyli już chyba piąty, ukończony, na to wychodzi. Oj. Kto to jest? O, manekiny. Dobra, lećmy może tutaj, na prawo. Jeszcze więcej oczu. W porządku. Ho. Bogato to wygląda. Mamy klucz. No to zajebiście. Nie otworzymy go. To znaczy mamy kłódkę, nie otworzymy jej. Jak można otworzyć klucz? Chyba, że to byłaby kłódka w stylu klucza. Siema, pani gejszo. Aha, no pewnie. No, jak najbardziej. Jeszcze jak? Co ja mógłbym tutaj zrobić? Moja muzyka jest ciekawa. Kurde, to jest takie niby bezsensowne, tak jakieś ładne nawet. Proszę, żeby był klucz. Nie widzę tu nic. Chyba, że w szufladzie. No dobra, w takim razie poduszkiem kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że on się podobał. Następnego odcinka. Siemka.